Dinozaur Barney to miły T-Rex, który przeżywa swoje niesamowite przygody wraz z przyjaciółmi. Ale czy na pewno on jest taki miły i bezpieczny? Cóż, dzisiaj przychodzę do Was z kilkoma teoriami odnośnie tego serialu. Pomysł na ten odcinek podsunął mi widz pod ostatnim filmem o Teletubbiesach. Tak więc jeśli i Ty masz jakąś ciekawą bajkę z dzieciństwa, to napisz w komentarzu, a może to Twój pomysł się pojawi w kolejnym odcinku. Przypominam o zostawieniu łapeczki w górę oraz subskrypcji, a my lecimy do naszej mrocznej teorii. Dwójka dzieci niesamowicie się cieszyła na myśl o tym, że już za moment będą mogli obejrzeć nowy odcinek swojego ulubionego serialu Barney i przyjaciele. Odcinek na pozór zaczął się normalnie, jak każdy inny. Jednak po chwili Barney zaczął wyglądać jak typowa zabawka, po czym zaczął mówić dwoma osobnymi głosami. Swoim dotychczasowym oraz drugim bardziej demonicznym. Jego oczy zaświeciły się na czerwono, a jego uśmiech zrobił się szyderczy. A sam Barney powiedział: witajcie dzieci, dzisiaj porozmawiamy o śmierci. Odcinek, który miał dzieci nauczyć, czym jest śmierć, tak je przeraził, że został zakazany. Z powodu licznych pozwów od rodziców dzieci, które niestety musiały oglądać ten koszmar, a sam program przestał być emitowany w 2010 roku. Według tej teorii, reptylianie to rasa kosmitów, którzy się kontaktują z rządem USA oraz sami zamieszkują Ziemię. Przybrali oni ludzką postać, żeby nas od siebie nie odstraszyć, gdyż sami wyglądają jak jaszczurki. I to właśnie stworzenie bajki o dinozaurze miało przyzwyczaić nowe pokolenia dzieci, że gady są wśród nas. Nie ma czego się bać, ale czy na pewno? Według Jessica James, Barney powstał na podstawie Psychopaty z 1990 roku, równe 2 lata przed powstaniem serialu, gdyż sądzi, że twórcy tego serialu wzorowali się na osobie, która w tym czasie się przebierała za dinozaura oraz inne maskotki i tak chodziła do parku oraz innych miejsc w Londynie, gdzie się bawiły dzieci i wykorzystując chwilę nieuwagi rodziców, porywała je. I niestety ani ciała, ani samych dzieci nie odnaleziono. Przez co w samej bajce można znaleźć dużo dziwnych scen nawiązujących do tej sytuacji. Osobiście nigdy nie lubiłem tej bajki, gdyż wydawała mi się zawsze dziwna i straszna. Ode mnie dzisiaj to na tyle i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, na razie, cześć. Keep my life or lose myself in you. I'm so addicted.